No i tak, witam wszystkich na kolejnym odcinku z Domontażu Złomu. Na wstępie chciałem pozdrowić gorąco oczywiście Lukasa 198, 908, Zwyczajnego 50, Orsiego, Jakuba, który fajne filmiki prezentuje wraz z ojcem, szukałem tam magnesem neodymowym, wykrywaczem metali, z mamą za grzybkami chodzi, fajny odcinek. Chciałem właśnie wam podziękować wszystkim właśnie za te pierwsze komentarze, za pierwsze subskrypcje. To jest taką zachętą do kręcenia kolejnych odcinków. I zabieramy się do tego właśnie. Teraz złomujemy, rozbierzemy, moi kochani, rozrusznik samochodowy, który dostałem od mojego znajomego mechanika. Nie nadaje się do użytku. Jest w nim właśnie przepalony wirnik, stojan, także koszty przewinięcia tego naprawy są większe. Także klient zdecydował się po prostu na kupienie używanego i go regenerować, nic naprawiać ten. I zobaczymy, ile to w ogóle waży wszystko, te skarby. ,60 kg. Zobaczymy, jak nam się to ładnie podzieli. Wysypiemy oczywiście, co tu się znajduje. A więc tak, no zdecydowaną większość demontażu mamy już za sobą, bo zostało to zdemontowane. I zaczniemy to dzielić sobie tutaj jakoś, to co widzimy. Kupeczek już na jakieś to metale mamy. Magnesik. Zaczynamy sprzątać. Pożywo, śmieci. Pierwsza miedź się już pojawia. Metalowe elementy usuniemy. Pierwsza aluminium. Tu też będzie aluminium. Ta osłona. Ta osłona aluminiowa trochę mosiądzy, tu też widzę. Obudowa stalowa. Wirnik, śmieci. No i dzielimy po kolei. Opaska, obejmka, to do stali. Śruby, to złom. Też jakieś amelinium. Idziemy po kolei. Stojan przepalony. Rozkręcimy go. Nie chcą się nam te śruby odkręcić, są objechane też stare, a więc nic na siłę, wszystko wiertłem. I tak, trochę to zajęło. Wszystko samo wypada. I tu kolejny kawałek złomu. Tu miedziuchę. Tworzywo niepotrzebne do wyrzucenia. To jest w ogóle na pewno stal. Tak. To się przydaje zawsze. Let's see.
No, widać jednak ten stojanek był przepalony. To mamy załatwione. Dalej lecimy. Tutaj co mamy? Już widać jakąś miedź. Odziane. Tu mamy. To co to? Jakiś papierek. No i kolejny kawałek miedzi. Co mamy? Tak. No i tak mamy kawałek musiądzu. Te aluminium, czyściutkie. Kolejne. Kolejna tulejka. To jak z tym. Już mamy aluminium. Aluminium kolejne. Na przykład.
Uch, no i tak, przyznam szczerze, że ten wirnik, który mi tutaj rozpracował, poległem na nim, poległem na tym wirniku, tak trzeba przyznać. No, trzeba, musiałem się troszeczkę długo nadłubać, żeby to mieć z niego odzyskać, ale udało się. No myślę, że następny raz będzie prościej. Jak macie jakieś pomysły, jak się z tym uporać, to dajcie znać i przejdziemy do ważenia, tak, do podsumowania tego odcinka. No najmniej to miesiącu, no jakieś tam gramy, no 2 deko, więc miesiąc oczywiście zaraz się tutaj uwaga z miesiącem, pula będzie większa, wtedy będziemy się chwalić. Potem co? No aluminium, tak? No 0,7 kg, fajna cyfra też, aluminium. Co do złomu, obudowa tutaj najcięższa, puszeczka cała z śrubkami, śrubeczkami, nasz chudy wirnik. Bendixa, resztki Bendixa. Opaska. Chyba, jeżeli chodzi o złom, to wszystko. 6,7 kg złomu. Złom mam policzony. I przejdziemy do naszego złota. Idzie do miedzi. I wysypujemy nasz urobek. No i proszę. No dobry kilogram, czyli kilogram miedzi też nam z tego wyszedł. I oczywiście dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrybowania, do komentarzy. Pierwsze komentarze się już pojawiły, za to wszystko dziękuję. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku.